Cześć, chciałbym Wam zaprezentować jedną z moich ciekawszych książek. Jest to Rolniczy Testament Alberta Howarda. Być może Wam tutaj przytoczę fragmencik, ale najpierw o autorze. Albert Howard, tutaj jest taka krótka notka biograficzna, był, przybliżę Wam to, jak ktoś czyta po angielsku, to sobie zastopuje i zobaczy sam. To angielski botanik, który na początku XX wieku pracował w Indiach razem z tamtejszymi rolnikami. No i jest on jednym z prekursorów rolnictwa organicznego razem z Rudolfem Steinerem i Yves Balfour. No naprawdę jest książka, jest zacna i jest wiele informacji tutaj bardzo ciekawych, ale jeden fragment sobie tutaj zaznaczyłem i chciałbym go jakoś tak pokrótce może nie tyle przeczytać, co jakoś tak opowiedzieć o tym, co tu jest napisane. Dobra, jakoś sobie to muszę ustawić, żebym widział. Czyli tutaj tak mniej więcej reszki pożniwne, które powracają do gleby poprzez uprawę. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że połowa rośliny to jej system korzeniowy, który pozostaje pod ziemią w momencie, kiedy roślina zostaje zebrana. No i wprowadza do gleby materię organiczną w sposób ciągły. Mówimy tutaj o tych korzeniach. Oczywiście również chwasty i ich korzenie są uprawiane i też stanowią, jakby zasilają tą materię organiczną. To jest bardzo ważne. Nie doceniamy chwastów również ze względów na materię organiczną i to jest tutaj właśnie podkreślone. Kiedy te resztki pożniwne są suplementowane przez rośliny motylkowe, bobowate i jest to dalej jakby bardzo, bardzo rozważnie zarządzane i cały ten materiał organiczny jest zachowana w glebie, no to produkcja roślinna może być zachowana na niskim poziomie bez dodatku nawozów. Czy to są nawozy sztuczne, czy obornik. Poza jakimiś tam, on tu pisze, poza okazjonalnymi jakby odchodami zwierząt i ptaków, ponieważ wtedy zwierzęta pracowały na polu, więc chyba o to mu chodziło. No i ptaki, wiadomo, te, które gdzieś tam latały po polach i zostawiały swoje odchody. Dalej jest napisane, że dobrym przykładem takiego systemu bez obornika, bez nawozów był system na glebach aluwialnych, czyli na madach w Zjednoczonej Prowincji w Indiach, gdzie Field Record, czyli jakby zapiski 10 wieków, zapiski z 10 wieków udowadniają, że ziemia produkuje małe nasiona, small crops, czyli powiedzmy, nie wiem, ryż, czy co tam można było, pszenicę, jakieś inne, rok po roku, bez dodatku żadnych użyźniaczy, nawozów. Po prostu został osiągnięty perfekcyjny balans pomiędzy wymaganiami roślin i tą żyznością gleby. I tutaj jakby nic się nie zmieniało przez te 10 stuleci, co jest, słuchajcie, naprawdę niezwykłe. I no, czytając to, widzę sens i no, wiem, że to, co dzisiaj próbuję zrobić u siebie,
nie jest do końca tak, że ja tutaj wyniszczam, wyjawiam swoje gleby, ponieważ no jest tutaj napisane, że jest to możliwe, żeby... Oczywiście no, plony nie są wysokie i u mnie też te plony nie są wysokie. Ja używam również roślin, które są raczej... no nie potrzebują, nie mają takich wymagań glebowych, więc myślę, że no, opis tego tutaj uświadamia mnie tylko i utwierdza w tym, że taki system jest możliwy i jest jak najbardziej dobry. I tutaj jest napisane jeszcze, że jest bardzo duża uwaga poświęcana temu, żeby nie uprawiać za dużo. Nie, także ta uprawa jest bardzo rozważna. Nie uprawiać w złym czasie. I żeby nie stymulować procesów glebowych chemicznymi i nawozami. Tak to jest dokładnie napisane. Czyli to jest bardzo ważne. Czyli uprawa minimalna, co ja właściwie robię. No i uprawa w dobrym czasie, czyli nie uprawiamy, kiedy jest sucho, nie uprawiamy, kiedy jest mokro, tyle, ile jest potrzebne i nie używamy żadnego sztucznego nawożenia. Tutaj jest jeszcze przytoczony przykład, może ktoś z Was skojarzy, jest taki, jakby to powiedzieć, doświadczenie, są to poletka, chyba to jest w Wielkiej Brytanii, Rot Amstead i tam jest od 1844 roku jest uprawiana pszenica po pszenicy i doświadczenie było takie, że przez 18 lat był spadek, sukcesywny spadek plonów, później plony się ustabilizowały, aczkolwiek autor twierdzi, że nie jest to jakby miarodajny eksperyment, ponieważ jednak jest to w jakiejś tam formie małych poletek i no, wszystko ma na wszystko wpływ i to jest to zbyt małe, żeby jakby to jest eksperyment sam w sobie, aczkolwiek niczego nie pokazuje i nie jest tak dobry jak ten przykład, który on tu pisał wyżej, który jest w Indiach prowadzony przez już no niemalże tysiąc lat. Także taka ciekawostka z tej książki. Jest tutaj tego więcej naprawdę, słuchajcie, bo książka ma no, prawie 300 stron. Jest to jedna z kilku książek Alberta Howarda. Niestety nie ma polskich wydań. Co jest, powiem Wam szczerze, no jest, kurczę, jest to ciężkie, ponieważ nawet dla mnie ciężko się to czyta i muszę się mocno skupić i niektóre słówka... No jest to jednak język sprzed niemalże 100 lat, więc... No ale tak, chciałem się z Wami podzielić po prostu tym fragmentem, który mnie tylko utwierdza w przekonaniu, że to nie jest tak do końca. I to, co gdzieś tam wrzuciłem na YouTube, na tą, jak powiem, takiego posta, tak, na społeczności to się nazywa, nie wiem jak to się tam nazywa. Dokładnie, gdzie John Kemp właśnie powiedział, że rośliny nie do końca jest tak, że rośliny zubożają glebę. Raczej zubożają niebo, jak to powiedział John Kemp, czyli tam większość składników do budowy, do budulca roślin pochodzi jednak z powietrza. Jest jeszcze jeden fajny eksperyment, który też opisuje John Kemp gdzieś tam na swoim stronie, kiedyś Wam to też przeczytam. To akurat było z drzewem robione, które było wsadzone do takiej tuby, gdzie było 100 kg ziemi. Drzewko było małe, potem drzewko urosło, mierzono wszystko tam, ile ziemia straciła z wagi, ile drzewko zyskało na wadze. No i takie rozważania na ten temat. Konkluzja, rolnictwo naturalne jest jak najbardziej możliwe i spokojnie bylibyśmy w stanie w ten sposób funkcjonować, a jeżeli do tego dodamy jeszcze kompost, obornik, no to słuchajcie, to już jest rolnictwo regeneratywne na wysokim poziomie wtedy i to wcale do tego nie trzeba wiele, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.